tamtej sesji Rady Miejskiej w Planowie na podstawie list obecności stwierdzam, że jednak ilość wystarczająca do przeprowadzenia procesów obrad i podejmowania uchwał. Obecna jest pani Dorotka, jest usprawiedliwieniem nieobecności pani. A potwierdził jeszcze swoją obecność na monitorze. Obowiązków, które
tutaj na nas były nałożone. Zauważyliśmy na Radzie Społecznej ZOZ-u, że faktycznie wszyscy już zapomnieli o tym, że jest koronawirus. W związku z tym zobowiązałem strażników Straży Miejskiej w Polanowie do tego, aby tutaj w obiektach zamkniętych, czyli w sklepach gastronomicznych, egzekwowali obowiązek noszenia maseczek. Państwo również zauważyliście, że Polanów jest miejscem, przez które przyjeżdża bardzo dużo pojazdów z różnych stron Polski. Zatrzymują się tutaj klienci, korzystają z sklepów, nie przestrzegając żadnych rygorów. W związku z tym w trosce o nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo również przejeżdżających, taki obowiązek Straż Miejska będzie egzekwować. Chciałbym również poinformować, co w międzyczasie, między sesjami się wydarzyło. Przede wszystkim zbliżamy się naszą wspólną inwestycją powiatową i gminną, czyli tutaj kończymy właściwie realizację drogi Cepłon Krosocha Polanów. Pomału przygotowujemy się do odbioru. Zarząd Grup Powiatowych przesłał mi informację, żeby wnosić swoje uwagi co do jakości wykonania, co do ewentualnych, co należałoby poprawić, żebyśmy mogli tutaj zgłosić. Dziękuję tutaj pani radnej Agnieszce Celik, która taką informację mi przesłała. Przekazałem to wszystko pracownikom naszego działu technicznego i zostanie przygotowane pismo z tymi uwagami, zostanie wysłane do Zarządu Dróg Powiatowych. Tutaj parę dobrych informacji. Pierwsza rzecz, Szanowni Państwo, jesteśmy po realizacji zakupu komputerów dla naszych placówek oświatowych, dla naszych uczniów i nauczycieli. Najprawdopodobniej w pierwszej turze tego programu otrzymaliśmy kwotę 60 tysięcy złotych, za którą kupiliśmy 20 komputerów. W drugiej turze gmina Polanów dysponowała kwotą 75 tysięcy złotych. Kupiliśmy następne 22 komputery. No i myślę, że tutaj w okresie tym wakacyjnym przygotujemy również procedury dotyczące ewentualnego rozdysponowania właśnie tych laptopów dla szkół, dla uczniów, dla również nauczycieli. Ten sprzęt już został zakupiony, jesteśmy po przetargach. W tej chwili pan informatyk wgrywa wszystkie systemy, tutaj programy do tych laptopów. Ubezpieczymy ten cały sprzęt, zobaczymy, ile jeszcze nam środków zostanie. Jeżeli zostanie, to dokupimy do brakującej kwoty tablet. Również chcę Państwa poinformować, że otrzymaliśmy dofinansowanie na dodatkowe 5 miejsc do naszego żłobka oraz dodatkowe wyposażenie, to jest kwota 105 640 zł. I tutaj te przedsięwzięcie jest już mocno zaawansowane, prowadzone przez tutaj gminę Polanów. Jest już wyłoniony wykonawca robót budowlanych. No i jesteśmy właściwie po przetargu wyboru ofert na wyposażenia. Tutaj okres akurat przerwy funkcjonowania żłobka i myślę, że od 1 września tutaj dodatkowe te 5 miejsc, czyli 9 najmłodszych mieszkańców naszej gminy będzie mogło z tego systemu opieki dzieci do lat 3 skorzystać. Również Państwa informowałem, że został złożony wniosek na usuwanie azbestu z terenu gminy Polanów. Kwota, którą najprawdopodobniej będziemy dysponować, to jest 25 tysięcy złotych. Tutaj prowadziliśmy szeroko zakrojoną akcję ogłaszania tutaj przez mieszkańców, żeby zgłaszali nam powierzchnie dachu, które są do usunięcia. My musieliśmy to zinwentaryzować, oszacować, ile to będzie ważyć. I jest wykonane do jednej tony utylizacji azbestu i do tej kwoty na podstawie masy, którą tutaj od Państwa zebraliśmy. No i najprawdopodobniej również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, bo on jest dysponentem środków, które
będą przydzielane na posłanie NFZ-u. Również w następnym roku taką akcję szeroko zakrojoną będziemy prowadzić. Drugi etap utylizacji przemieszczenia Warszawy Sosnowskiego. Państwo wiecie, że w tamtym roku właśnie w okolicach Cetunia, ale również w okolicach innych miejscowości to bardzo, bardzo niebezpieczna i mocno rozprzestrzeniająca się roślina Warszawy Sosnowskiego się rozprzestrzeniała. W związku z tym tutaj Państwo przyjmowaliście program usuwania Warszawy Sosnowskiego. Również na tym roku taką kwotę otrzymaliśmy. Również, Szanowni Państwo, zawsze tam, gdzie mówimy o środkach finansowych, jest zawsze miło. Mamy zagospodarowanie zbiornika wodnego i tutaj w ramach grupy Dawowskiej Grupy Rybackiej już mamy na koncie kwotę 300 tysięcy złotych. Jesteśmy po pierwszym przetargu, jednakże nieskutecznym w związku z tym, że nie było chętnego. Jest ogłoszony drugi przetarg już z poluzowanymi wymaganiami dotyczącego tutaj zagospodarowania tej przestrzeni. Następnie, Szanowni Państwo, również otrzymaliśmy kwotę 80 tysięcy na wyposażenie stołówki tutaj w placówce naszej oświatowej. Również o tym już informowałem, że trzy nasze sołectwa otrzymały granty z Urzędu Marszałkowskiego po 10 tysięcy złotych na budowę placów zabaw. To są mieszkańcy sołectwa Kościernica, sołectwo Gardno i sołectwo Świerczyna. Gratuluję tutaj koleżankom i kolegom z tych miejscowości. Myślę, że tutaj niebawem będziemy za to się mocno brać, aby w jak najszybszym tempie te rzeczy wykonać. Również tutaj w jednym z naborów otrzymaliśmy w Urzędzie Marszałkowskim grant na zagospodarowanie przy zespole szkół Stołu Przeszkód 19 tysięcy. Państwo tutaj w budżecie, to jest 50% wartości tej inwestycji, 19 tysięcy będzie pochodziło z budżetu własnego, tak żeby tutaj ten tor przeszkód służył jak największej liczbie mieszkańców, młodzieży, dlatego zostało to ulokowane w okolicach naszego gimnazjum. Również, Szanowni Państwo, dzisiaj właściwie w ramach rewitalizacji jest zbudowany plac zabaw w miejscowości Rzeczyca Wielka. Jest stawiane urządzenia. Kwota, jaką w ramach tej rewitalizacji otrzymuje ta miejscowość, to jest 18 tysięcy złotych, ale również chcę Państwu przypomnieć, że taką samą kwotę otrzyma sołectwo Cetun na tor sprawności. Co do kierunku i sposobu wyłonienia, na co to mają być środki finansowe, decydowali mieszkańcy sołectw. Chcę również przypomnieć, że w tamtym roku dwie miejscowości w ramach rewitalizacji, programu rewitalizacji otrzymały po 20 tysięcy złotych, to jest miejscowość Nakła oraz miejscowość Chocimino zgodnie z programem rewitalizacji na teren gminy Polanów, bo te miejscowości w ramach tej rewitalizacji są ujęte. Tutaj między przerwami również, Szanowni Państwo, odbyliśmy Radę Społeczną naszego ZOZ-u Polanów, gdzie my dyskutowaliśmy na temat sprawozdania z wykonania budżetu tej jednostki za rok 2019 i uchwalaliśmy plan finansowy na 2020 rok. Dzisiaj w materiałach sesji macie Państwo również przyjęcie uchwały odnośnie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu przez naszą jednostkę. Tutaj zawsze to podkreślam, że Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolanowie jest samorządową jednostką, chyba jedyną w tej województwie zachodniopomorskim, która w takim systemie funkcjonuje. Rok 2019 skończyliśmy w Zespole Opieki Zdrowotnej nad Wyszką w kwocie 71 577 zł 61 groszy. Zostało to przekazane na zwiększenie funduszu zakładowego. Także w przypadku w innych latach jakiegoś gorszego
Radzie Społecznej, pan dyrektor opieki zdrowotnej, pan dyrektor Marek Krakowicz informował o wszystkich działaniach związanych z koronawirusem, co się wiąże z dodatkowymi finansami, tak i ten rok 2020 może pod względem finansowym troszeczkę inaczej wyglądać, ale jesteśmy do tego przygotowani. Prowadzimy, proszę Państwa, ostatnio przed urzędem prowadziliśmy szeroko zakrojoną akcję promocyjną. Jesteśmy przed urzędem, gdzie między innymi rozdawaliśmy ekologiczne torby, ale również zachęcaliśmy mieszkańców naszej gminy do tego, aby korzystali z aplikacji Ekoharmonogram. Jest to darmowa aplikacja dla mieszkańców gminy Polanki, gdzie mogą się zapoznać z terminami odwozów pod danym adresem, mogą zapoznać się, w jaki sposób segregować odpady komunalne, kiedy jest czynny PSZOK. Są to informacje, które na bieżąco mogą śledzić, ale również będą przyjmować powiadomienia odnośnie odpadów komunalnych pod danym Dlatego bardzo proszę również, żeby z tej aplikacji korzystać. Również, Szanowni Państwo, mówimy o gazyfikacji Polanowa od jakiegoś czasu. I tutaj to, że w ostatnim czasie nie było informacji na ten temat, to nie znaczy, że tutaj będzie nie prowadzimy konkretnych prac związanych właśnie z gazyfikacją Polanowa. W tym roku firma, która dokonuje gazyfikacji w naszej miejscowości, chce wykonać w okresie wakacyjnym jedną nitkę od zasilania tutaj od zbiornika, tam gdzie stoi gaz płynny, do budynku naszego gradowego wzgórza. Będzie ciągnięta nitka średniego ciśnienia i od tej nitki będą miały możliwość zasilania się również w okolicach budynki, które po drodze się znajdują. Chciałbym, żeby w tym roku jeszcze przełączyć, jeżeli się uda nam, przełączyć właśnie zespół szkół na gradowych wzgórzach, żeby funkcjonował w oparciu o gaz, oraz również tutaj Miejską Gminną Ośrodek Pomocy Społecznej i naszą bibliotekę, żeby również tutaj przeszła już na gaz. Taka możliwość, myślę, że będzie. Wszystko oczywiście będzie zależało od tutaj warunków finansowych i myślę, że następne nitki to jest kwestia czasu. Będziemy prowadzić szeroko zakrojoną akcję promocyjną, żeby mieszkańcy złożyli nam deklarację, czy chcą skorzystać właśnie z gazu, bo to będzie się wiązało również z pracami projektowymi. I również chcę przypomnieć, że nasze placówki oświatowe w budżecie mają zapewnione środki na to, żeby zaprojektować kotłownie, które będą przechodzić na gaz, jest to w 7 miejscach i systematycznie myślę, że z roku na rok będziemy zwiększać właśnie przechodzić z tradycyjnych kotłowni na kotłownie gazowe. Również tutaj Wysoka Rada musi o tym wiedzieć, że Powiat Koszaliński przekazał nam informację, że chce nam przekazać wszystkie drogi powiatowe na terenie naszego miasta. To jest prawie 5 kilometrów dróg. Na spotkaniu z panem starostą, ale również pisemnie zwróciłem się tutaj do zarządu powiatu, że tutaj mam inne zdanie na ten temat, że to jest takie przekazanie dróg w najgorszym stanie. Chcę tylko Państwu przypomnieć, że drogi powiatowe na terenie gminy, na terenie miasta samego Polanowa zostały wyremontowane w ramach działania, które podjęła gmina Polanki, która złożyła wniosek. Prowadziła to zadanie, mimo że była to droga powiatowa. Dołożyła 25% swojego udziału, mówię parę lat temu, jak to wyglądało. Powiat Koszaliński dołożył nam 25%. W tamtym systemie takie działanie można było prowadzić. Obecnie właściciel drogi tylko może złożyć wniosek o ewentualnie dofinansowanie. W piątek pan starosta zaprosił samorządowców
rozmawiać na właśnie tematy dróg powiatowych dotyczących przekazania. Państwo na pewno też słyszeliście, że w związku z oddaniem części drogi S6 samorząd województwa przekazuje na rzecz powiatu drogi wojewódzkie do powiatu, a powiat z kolei część dróg powiatowych chce przekazać na rzecz gmin. Ale tu, jeżeli chodzi o gminę Polanów, to żadnej drogi ekspresowej nie zostało wybudowanej, żadna droga wojewódzka, a mamy tutaj w ramach dobrodziejstwa inwentarza otrzymać drogi praktycznie do remontu. I tutaj Rada Powiatu będzie się nad tym na pewno pochylała i zastanawiała, co będzie się wiązało na pewno z większymi, gdyby tak się stało, a jest na to, o tym mówić, duża szansa, że tak się zadzieje, to gmina Polanów będzie ponosiła dodatkowe koszty związane z utrzymaniem, w związku z tym, że jest to bardzo trudny rok finansowy, następny również się zapowiada trudno, bo ten pandemia będzie w dalszym ciągu panowała. Myślę, że ona tak szybko nie odpuści. Czyli dojdą nam dodatkowe zadania bez dodatkowych środków. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Raport o stanie gminy za 2019 rok i również poproszę o wystąpienie pana burmistrza. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, tutaj Wysoka Rado otrzymała komplet dokumentów związanych z raportem o stanie gminy. To jest po raz drugi taki dokument, który Wysoka Rado Rada otrzymuje. I w tym dokumencie dokonane jest pewne rzeczy. Przede wszystkim w pierwszej części jest to charakterystyka gminy Polanów, gdzie Państwo możecie się z tą informacją zapoznać. Jest informacja o liczebności mieszkańców, ilości kobiet, mężczyzn, ale bardzo ciekawa rzecz. Również jest informacja o tym, ile mamy narodzin w roku 2019, ale również ilości zgonów. Muszę Państwu powiedzieć, że gmina Polany, no niestety, ale tutaj ma ujemny wskaźnik demograficzny, bo pomniejszyło nam się wskaźnik urodzenia do zgonów o 18 osób. Dla tak małej gminy to jest spora liczba. Czyli tutaj nasza gmina się zaczyna pomału kurczyć w związku z brakiem nowych urodzeń, dlatego tutaj trzeba namawiać, żebyśmy tutaj mieli jak najwięcej małych mieszkańców naszej gminy. Również jest dział odnośnie samorządu Wysokiej Rady, jest informacja o naszych radnych, tutaj w jakim gronie w Radzie pracujemy, ale jest również pełna informacja od stycznia do grudnia, jakie uchwały w ciągu 2019 roku podejmowaliśmy i to jest tego bardzo dużo, mnóstwo. Na podstawie tych rzeczy wszystkie zmiany w budżecie dokonywały się w oparciu o Państwa uchwały. Również tutaj informacja, która jest Państwu znana, doznaczenie urzędu, ale również struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego, to jest Państwu znana, jednostki organizacyjne, w jakim systemie pracujemy, jakie jednostki mamy, to opisowo Państwo doskonale znacie. I tutaj również jednostki pomocnicze gminy Polanów, to jednostkami pomocniczymi są sołectwa. Tak, i tutaj z ołtysami zawsze, tutaj z ołtysami bardzo dobrze współpracujemy, bo na miejscu i Państwo współpracujecie, ale i również tutaj trafiają również przedstawiciele sołectw czy sołtysi do mnie z różnymi tym problemami i również załatwiają bardzo trudne czasami rzeczy, dlatego i Państwo w Wysokiej Radzie i sołtysom bardzo serdecznie dziękuję. Ważną rzeczą w raporcie o stanie gminy jest oczywiście budżet, bo Państwo sobie doskonale zdajecie sprawę, że bez środków finansowych to można sobie tylko pomarzyć, żeby cokolwiek zrealizować, musi być na to fizyczne, muszą być fizyczne środki finansowe. I w ujęciu takiego koła, jak kształtują się dochody gminy Polanów, mieliśmy je w wysokości 50 milionów 810
2367 zł i parę groszy. Jest to opisane, w jakich pozycjach, jaka wysokość dochodu składa się na nasz ten budżet. No i wydatki, Szanowni Państwo, również w wysokości 49 385 84 zł. Również pokazane, w jakim stopniu te dochody są rozdysponowane. To, co zawsze jest, Szanowni Państwo, w gminie bardzo ważne, to są inwestycje. I tutaj chciałbym również powiedzieć, że na inwestycje w roku 2019 wydatkowaliśmy kwotę 8 145 374 zł i to w ostatnim czasie była to największa kwota, którą przekazaliśmy na tutaj z budżetu samorządowego, przekazaliśmy na inwestycje. Oczywiście to są środki, które również pozyskaliśmy z różnych rzeczy. Chcę Państwu tylko przypomnieć, że w roku 2019 kontynuowaliśmy infrastrukturę wodociągową i sanitarną wsi i tutaj dotyczy to miejscowości Bukowo-Świerczyna. Realizowaliśmy inwestycje drogowe, powiatowe po 282 tysiące z haczykiem. Wydaliśmy już na drogę Cezyn-Rosocha-Polanów. Drogi publiczne również w Polanowie, to jest ulica Różana, ponad 2 162 tysiące złotych. To są również środki, które pozyskaliśmy z funduszu drogowego. Inwestycje, infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna, również to były środki pozyskane z programu rozwoju obszarów wiejskich na kanalizację miejscowości. Również przygotowywaliśmy dokumentację na parę dróg na terenie naszej gminy, to na ulicę Przytorze, ale również tutaj Dadzewo. Mamy dokumentację na ewentualnie, żebyśmy tutaj mogli to zrealizować. Zakupiliśmy wiatę przystankową miejscowości Kosiernica i Świerczyna. I Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o turystykę, to budowa dróg rowerowych na trasie Jacinki-Polanów, prawie kwota również 2 milionów złotych. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Polanowie, plac zabaw. Te wszystkie inwestycje, o których tutaj mówię, są dofinansowane ze środków unijnych. Dlatego budowa placów zabaw, kącik zabaw w Domakowie, nowy kącik w Danej Moczy w Bukowie, również opracowanie dokumentacji budowy dróg rowerowych. To jest następna część inwestycji, którą chcemy tutaj połączyć do naszego centrum przesiadkowego, gospodarka mieszkaniowa. Tutaj myśląc o gminie i o dalszym rozwoju, zakupiliśmy działkę pod boisko w miejscowości Bożenica, centrum miejscowości, plac, który był wykorzystywany na boisko sportowe, miał być zbyty, w związku z tym, że nie szło tej nieruchomości przekazać nieodpłatnie. Tutaj wspólnie z Państwem uznaliśmy, że na rzecz tej miejscowości należałoby te grunty nabyć. Również nabyliśmy grunty tutaj w centrum Polanowa naprzeciwko Polo. Ten teren cały chcemy docelowo wykupić tak, żebyśmy jako gmina mogli nową koncepcję zagospodarowania tego terenu wyznaczyć. Również w miejscowości Cetun dokonaliśmy zakupu nieruchomości z przeznaczeniem docelowo na budowę świetlicy. Również, Szanowni Państwo, zakupiliśmy komputery dla naszego urzędu. Jest to zakup inwestycyjny, dlatego o tym mówię. Dokonaliśmy montażu monitoringu na terenie tutaj naszego miasta. Również w ochronie zdrowia wykonaliśmy zakupu autoklawu medycznego, żeby realizować właśnie program dla naszych uczniów szkół, żeby można było zdetekować te narzędzia chirurgiczne. A tutaj przy zespole opieki zdrowotnej, Szanowni Państwo, zapomniałem o jeszcze ważnej rzeczy, że zakupiliśmy również karetkę pogotowia z dofinansowaniem 400 tysięcy złotych w roku 2019. Również, proszę Państwa, zmodernizowaliśmy i wymieniliśmy
pakiet nowy kolejowy w ośrodku Aza w Krągu, prawie 25 tysięcy złotych. Dokonaliśmy również w tamtym roku modernizację żłobka o dodatkowe 9 miejsc na 182 tysiące złotych. Budowa otwartej strefy aktywności tutaj w Polanowie na kwotę prawie 50 tysięcy złotych. I opracowaliśmy również dokumentację na dodatkowe place zabaw, żebyśmy mieli taką dokumentację gotową. Infrastruktura i wodociągowa, to Państwo tutaj wiecie, mieliśmy również ochronę środowiska, to jest studnie przydomowe, na to 15 tysięcy złotych, dofinansowanie do tego programu, dotacje z budżetu na finansowanie dodatkowej sieci wodociągowej Dzikowo-Wieczno, 100 tysięcy jest to inwestycja, która realizowana była przez Ministerstwo Usług Komunalnych, finansowanych z pieniędzy naszych własnych i zagospodarowanie zbiornika wodnego w Polanowie, inwestycja, na którą wydatkowaliśmy 111 tysięcy złotych, daje to nam sumę, o której tutaj wcześniej mówiłem. W historii samorządu tyle środków dawno nie było przeznaczonych na inwestycje i mam nadzieję, że po okresie pandemii to wszystko wróci i będziemy mogli w dalszym ciągu z wielkim rozmachem finansować. Państwo to wszystko macie w tym raporcie. To jest również ze zdjęciami, jak to ładnie wygląda. Gospodarka, następny punkt, gospodarka komunalna i mieszkaniowa, która opisuje właściwie wszystko, co, jaki stan komunalny na terenie gminy Polanów mamy. Tutaj można było się z tym zapoznać. Ochrona środowiska to jest dział bardzo ważny dla nas, między innymi ta akcja jesteśmy eko, między innymi tutaj jest mowa o porządku, utrzymanie, ale również o gospodarce odpadami, o stawkach, o tym, jakie kwoty uzyskujemy, ile ten system nas kosztuje w rozliczu na gospodarstwa i osoby, które w 2019 roku wykonywały wpłaty, ale również informacja o tym, ile odpadów komunalnych zostało wyprodukowanych i że tylko 30% tych odpadów jest segregowanych. Gospodarka wodno-ściekowa to jest właściwie studnia bez dna, bo tutaj z wodą i z kanalizacją to wiele miejscowości ma kłopot, ale jeżeli Państwo zapoznacie się z gospodarką wodno-ściekową i długością sieci wodociągowej i przyłączy, to już robi wielkie wrażenie, ile to jest kilometrów, bo to są prawie 100 kilometrów mamy sieci wodociągowych. Żeby tym zarządzać i zagospodarowywać, to naprawdę robi to wrażenie, ile wody jest przelewanych i produkowanych, ile mamy przyłączy kanalizacyjnych, ujęć wody, to wszystko jest opisane. I dwa działy, które w budżecie mają swoje bardzo duże odzwierciedlenie, to jest pomoc, opieka społeczna. W dniu wczorajszym tutaj pani dyrektor również przedstawiała taką informację. Szczegółowo zostało to opisane. Oświata i wychowanie to jest w sposób bardzo szczególnie dobrze opracowane, bo właściwie o wszystkim tutaj możecie się Państwo z tego opracowania dowiedzieć, ile mamy placówek oświatowych, ile uczniów, ile wydawaliśmy na oświatę na przestrzeni 2017 roku 2019, jak te kwoty budżetu samorządowego rosną i ile musimy tutaj dopłacać, ile, jak tutaj nauczyciele są wynagradzani, jakie placówki mamy, jakie są koszty dowozów w poszczególnych ratach, że również możemy zapoznać się z wynikami egzaminów tutaj naszych uczniów i matur. To wszystko w tym opracowaniu się znajduje. Kultura i dziedzictwo to biblioteki publiczne. Państwo wiecie, że mamy jedną z najlepszych bibliotek w powiecie koszalińskim, w ogóle powiat koszaliński, jeżeli chodzi o biblioteki, to w skali kraju przewodzi. Mamy naprawdę w skali powiatu biblioteki na wysokim poziomie. Nasza Polanowska naprawdę niczym nie ustępuje. Mamy bardzo dużo licznych czytelników. Co roku dokonujemy zakupy nowych.
Tak, czyli mamy tutaj bogatą ofertę. Polanowski Ośrodek Kultury, Państwo macie w tym opisie ile rzeczy ciekawych dla naszych mieszkańców robi, od Króli poprzez Kaszubskie Święto na Polanowskiej Górze, wzrost motocykli, biegi niepodległościowe, Łożynki. Również prowadzi również tutaj muzeum, które zostało otwarte, lokalne, które cieszy się również dużym zainteresowaniem. Kultura fizyczna, sport również, proszę Państwa, jest to szczegółowo opisane o klubach, które sportowo działają, o dofinansowaniu tych naszych jednostek. To, co, proszę Państwa, zawsze podkreślam, bezpieczeństwo nasze, o tutaj zespole opieki zdrowotnej, rozmaitym mówiłem, o tutaj naszym pogotowiu też, że mamy nowy sprzęt, ale również mamy wspaniałych strażaków w trzech jednostkach, w Polanowie, w Żydowie i w Nadsławiu, dysponują naprawdę nowoczesnym sprzętem. Mogliśmy się niedawno przekonać, jak są sprawni i że możemy na nich liczyć. Ostatnie zdarzenia w niedzieli, tak, kiedy taka nawałnica nad częścią gminy Polanów przeszła, tutaj od Kuszyna poprzez Chrący, Domachowo, Krytno, Sowinko, Owic, zahaczyła o miejscowość Kościelnica. Tak, widzieliśmy, ile szkód narobiła. Również jedno z drzew spadło na budynek mieszkalny. Tutaj strażacy z Polanowa i Żydowa dzielnie walczyli. Za to im serdecznie dziękuję. To, co staraliśmy się mocno kłaść nacisk, to na promocję naszej gminy, ile materiału i co robiliśmy, to również Państwo możecie się zapoznać właśnie w punkcie 14 o naszej promocji. Mocno promowaliśmy na Znaczek i na Polanu Góry Północy i myślę, że tutaj jesteśmy tutaj wspólnie z Państwem, myślę, że będziemy jeszcze naszą gminę promować, bo przygotowujemy również filmy promocyjne, takie króciutkie, żeby pokazywać najładniejsze miejsca w naszej gminie. To tyle z mojej strony. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Panie Burmistrzu. Otwieram debatę w ramach raportu. Proszę bardzo. Pan Daniel, proszę przyjąć. Panie Burmistrzu, Pan Skarbnik, Pan Przewodniczący. Może tak chciałbym zaznaczyć, bo budżet z roku na rok będzie trudniejszy. Jeszcze patrząc na koronawirusa, co się dzieje, te budżety, no, będzie trudno. Rozmów z Panią Skarbnik. Pani Skarbnik zawsze mnie zapewnia, że będzie odpowiadał tak, że inny nie dopowie. I to jest pocieszające. Myślę, że my jako Radni możemy w tym pomóc. Tak analizując, z roku na rok coraz więcej dokładamy do oświaty. W tym roku, w roku 19, 5 700 000 już pierwsze decyzje zostały podjęte odnośnie szkoły żydowej, którą niestety musieliśmy spisować. Następnie musimy się zastanowić, co robić dalej, żeby tych pieniędzy jak najmniej wypływało z budżetu. Myślę, że warto zobaczyć, jak działa to gdzie indziej. W innych gminach, które działa inaczej system rozliczeń budżetu szkół. Nie ma zespołu ekonomicznego, administracyjnego oświaty, tak jak jest u nas w Polanowie. Myślę, że tu poprzez reorganizację systemu rozliczenia moglibyśmy zaoszczędzić dość znacznych kwot, które są nam nieznane. Ale tak jak mówię, gratuluję za ten rok 19. Uważam, że budżet był dopięty i na pewno było ciężko. Dziękuję bardzo. Proszę. Zachęcam do debaty. Proszę bardzo, mam ten raportu. Może jeszcze koledzy jeszcze.
oczy. Szanowni koleżanki i koledzy. I to się powtarza, te spostrzeżenia z poszerzeniami zeszłorocznymi na przykład, nie? Bo jak to się tak skoncentruje na pomocy społecznej. Sobie wyobraźcie, że jeżeli ludność całej gminy wynosi od 8384 mieszkańców, to pomocą społeczną jest objęte 408 rodzin, a osób 850. 850 osób na ludność 8384 to jest ponad 10% ludności objętych jest pomocą społeczną. Zasiłek rodzinny ma 451 rodzin. Zasiłki stałe kosztowały 477 tysięcy złotych. Wynika to ze struktury ludności w gminie. To co mówiliśmy od dawna, że zakłady przemysłowe gminy poprzednie, które funkcjonowały w gminie Polanów, to w większości państwa gospodarstwa rolne, POZ-y i kombinaty rolne. I ta ludność została, mieszka w tych miejscowościach, często bez możliwości takiej swojej inwencji. Ja uważam, że część osób na pewno podjęła pracę, wyjechała za granicę, jakąś tam działalność inwencją, ale dosyć dużo osób, i to się powiela, jest na pewno tutaj, moje zdanie podzieli pani dyrektor Sankelina, że jest na tym kierunku społecznym. Bo sobie wyobraźcie, żeby 408 rodzin było objętych pomocą społeczną, to jest ogromna ilość osób. Społeczeństwo się starzeje, tak jak tutaj pan burmistrz kiedyś zaznaczył chyba na komisji, że w roku 2019 mieliśmy więcej zgonów jego rodzin, to znaczy, że społeczeństwo nasze coraz bardziej starzeje się. Również dosyć duża kwota jest przeznaczona dla osób skierowanych do domów pomocy społecznej. Bo 552 tysiące złotych, które wnosi gmina na utrzymanie na rzecz tych 19 osób, to jest kwota duża, no bo to przecież jest ponad 2 miliona złotych. My musimy wydawać na mieszkańców DPS. I to są najbardziej takie tutaj odnośnie oświaty, to już mówiliśmy o tym, że ta struktura oświaty jest, jaka jest, my tutaj dokładamy dosyć dużo pieniędzy, bo w stosunku do roku 18 to musieliśmy dołożyć więcej, bo aktualnie, tak jak pan przewodniczący komisji budżetowej powiedział, 5 750 000 jest duża kwota z budżetu gminy dokładana na to oświaty. No i należy na pewno się zastanowić nad funkcjonowaniem. Zresztą tu mówiliśmy, pan dyrektor na pewno podziela tą uwagę zespołu administracyjno-ekonomicznego nad strukturą organizacyjną Światowej Pukowie w Polsce. Bo te pieniądze musimy dopłacać, musimy szukać tych pieniędzy wszędzie. Również chciałbym powiedzieć, że na przykład to ogólna tendencja jest taka, i co samorządy w Polsce wnoszą, że obciążone są wydatkami. To sobie wyobraźcie, że na inwestycje z budżetu gminy tylko przeznaczane 16,49% budżetu. A tak się mówi, że gmina jest taka prorozwojowa, jeżeli te ponad 20% powinno być tak w budżetu przekazywane na inwestycje, ale jak nie mamy pieniędzy, to wiadomo, będzie zastój, może albo ograniczenie tych inwestycji, dlatego tutaj duże ukłony do pana burmistrza odpowiedzi skargi tych lat, że nasza gmina funkcjonuje w takim stanie, że nie mamy zadłużeń i funkcjonuje dobrze, ale kosztem tych rzeczy, o których tu mówiłem. To są moje takie uwagi, które tam mi się rzuciły w oczy na temat raportu ludność maleje w gminie, pani burmistrz kiedyś około 10 tysięcy mieszkańców, tak mówię, tak. Teraz sobie wyobraźcie, że mamy tylko przekroczone niewiele więcej jak 8 tysięcy mieszkańców. To są moje takie uwagi. Zachęcam do debaty. Pani dyrektor, pani Kalinka, proszę uprzejmie. Bardzo chciałabym zwrócić uwagę i odnieść się do wypowiedzi pana przewodniczącego. To kwestia bezrobocia.
jakie korzystają też z pomocy społecznej. Chciałabym zwrócić uwagę na wykluczenie komunikacyjne. Wiele miejscowości na terenie naszej gminy nie ma wiele osób z miejscowości położonych na terenie naszej gminy nie ma możliwości dojazdu do Polanowa bądź też innych miejscowości. Poza autobusami szkolnymi nie ma żadnego innego środka komunikacji. Jeżeli ktoś nie ma własnego pojazdu, nie posiada prawa jazdy, nie dostanie się tak na dobrą sprawę. Więc często jest tak, że osoba przychodzi, składa wniosek o pomoc, następują próby aktywizacji zawodowej tejże osoby, natomiast jest to niemożliwe, ponieważ no, słyszymy, pani, ja nie mogę dojechać, tak? Więc to też uważam, że jest dość duży problem i nie warto by było się tej sytuacji przyjrzeć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kontynuujemy debatę, proszę bardzo. Proszę o zabieranie głosu. Proszę bardzo, pan radny powiatu, pan Tadeusz Mędrowski, proszę uprzejmie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie ministrze, ja bym tylko może, to chyba nie czas dzisiejszy było dyskutować na temat oświaty. Było też analizuje to radny pan Werner, mówiąc o likwidacji CO. Jesteśmy gotowi na to. Myślę, że taka debata na ten temat będzie miała miejsce w październiku, kiedy przedstawiamy raport o placówkach oświatowych, wszystkich placówkach oświatowych. Powiem tylko jedną rzecz, że oprócz gminy Bobolice nie ma jednego systemu rozliczania sprawnego w powiecie koszalińskim, jeżeli chodzi o funkcjonowanie takich podmiotów jak zespoły oświatowe. One funkcjonują w każdej gminie, dlatego że to się po prostu opłaca. Albowiem, proszę Państwa, myśmy to już kiedyś przeliczali, kiedy w każdej szkole, w każdej jednostce pojawiłaby się księgowa, jej zastępca, do tego osoba od kas, to by to generowało koszty w każdej placówce. My to wszystko skupiamy niejako w jednym, korzystamy z jednego programu, rozliczamy, jest łatwiejsze, jest większa również dyscyplina finansów publicznych, o których już powiedział pan burmistrz, że raport oświaty jest przedstawiony jak na talerzu. Mają Państwo wszystkie dane, które są potrzebne, nawet więcej niż to jest wymagane w sprawozdaniu dotyczącym raportu na temat gminy 2019 roku. Ale tak jak powiedziałem, proszę Państwa, do tego tematu będziemy wrócić. To ad hoc. Natomiast jedną rzecz chciałem powiedzieć do tego, co jeszcze powiedział pan burmistrz, odnosi dróg, bo raport to również obejmuje drogi. W ubiegłym tygodniu, proszę Państwa, Wysoka Rado, miała miejsce sesja Rady Powiatu Koszalińskiego, w środę dokładnie. I z kolegą Wiesławem Lewiodem jeszcze przy pomocy innych radnych, proszę Państwa, zmieniliśmy porządek obrad tej sesji, albowiem to, co pan burmistrz zaprezentował Państwu, on otrzymał pismo, myśmy otrzymali pismo z informacją, że niektóre drogi na terenie gminy Polanów będą przekazane na mocy uchwały Rady Powiatu zasoby gminne. I to jest wszystko, proszę Państwa, zgodne z prawem. Dlatego, że tą procedurę rozpoczyna sejmik, który w marcu tego roku podjął decyzję o tym, żeby 24 km w związku z wybudowaniem nowej S6 przekazać starą S6 w podziale na powiaty, 24 km. I teraz powiat chce również 24 km swoich dróg przekazać różnym gminom. Problem nie polega na tym, że powiat chce przekazać, tylko chodzi o zasady. Na jakich zasadach, na jakich warunkach mają być te drogi przekazane, w jakiej ilości, w jakich obszarach, to jest teren miasta, czy teren wiejski, czy to są odcinki wyremontowane, czy nie wyremontowane. Myśmy tutaj z kolegą Wysłowem zgłosili sprzeciw wobec takiemu narzuceniu przez zarząd powiatu tych dróg, a chodzi o drogi konkretne, tutaj te drogi powiatowe. Stawna, wiejska, część zamkowej, która została przekazana na następną falę na prośbę pana burmistrza i rady już jako droga gminna, droga mokra i co najgorsze droga dworcowa i kolejowa. Te są w najgorszym stanie. To jest rzeczywiście prawda. Jest tych dróg, proszę Państwa, 4,6 km dokładnie. Jest to nieproporcjonalne w stosunku do tego, co powiat chce przekazać innym gminom.
Bo na przykład okazało się w naszym zestawieniu, że gmina Wysiekierz miała do przekazania tylko 1,6 km. Miała otrzymać od powiatu. I tak dalej, i tak dalej. Część tych dróg jest przekazana na terenie wiejskim. Ja też bym chciał na przykład, żeby droga była nam przekazana w zasób. Wolałbym drogę oczywiście Cetyn Polaną, bo jest wyremontowana i możemy mieć 8 km drogi i mam święty spokój na kilka lat. Te drogi do powiedzi starosty będą dalej przekazywane w ramach remontu tej szóstki. To jest pierwszy etap, te 24 km, być może jeszcze jakieś odcinki dojdą. Więc teraz pana burmistrza czeka spotkanie w piątek, które jest zapowiedziane. Myśmy na to spotkanie dostali zaproszenie ze względu na COVID, który panuje, jak wiadomo, w każdym miejscu i może się pojawić. Zaproszeni są burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu koszyńskiego i tam będzie debata. W naszym rozumieniu, w naszym przekonaniu tutaj chcę podtrzymać blisko pana burmistrza. Jak zachowa się większość rady? Myślę, że jest zdecydowana większość po tamtej stronie i koledzy i koleżanki mogą nam te drogi przekazać. I się możemy tylko odwołać, ale raczej to będzie skuteczne wtedy. To chciałem państwu powiedzieć, że czuwamy nad tym tematem i też nie jesteśmy zadowoleni z takiego rozdania, jeżeli chodzi o sieć dróg powiatowych, które za to chcę przekazać. To tyle. Dziękuję bardzo. Ja chciałem tylko taką przerwę, bo odnośnie interpelacji tutaj na ręce pana starosty Koszalińskiego wpłynęła interpelacja do naszej wiadomości. Podpisana przez pana Dariusza Jadowskiego, zwracam się uprzejmie z prośbą o informację, na jakich posiedzeniach zarządu, w oparciu o jakie konkretne kryteria, była podjęta decyzja o wyznaczeniu niektórych drugich odcinków dróg powiatowych dla poszczególnych gmin. Proszę również o udostępnienie protokołów dotyczących poruszanych kwestii z informacją o wynikach głosowania poprzez poszczególnych członków zarządu powiatu koszalińskiego. A więc to jest dostał tą interpelację pan starosta, my mamy to do wiadomości jako potwierdzenie tego, co powiedział pan radny powiatu i to, co tutaj mamy słowo informację odnośnie toku postępowań pan burmistrz. No kontynuujemy debatę. Na pewno. Jeżeli nie ma tutaj głosu w debacie, to musimy przystąpić do głosowania nad uchwałą numer 25 176 2020 roku za udzieleniem burmistrzowi Polanowa wotum zaufania za ten raport, za jego pracę nad tym raportem o stanie gminy. Przystępujemy, szanowni radni, do głosowania. Kto jest za podjęcie tej uchwały, proszę o przegłosowanie. W wyniku głosowania przyjęliśmy tę uchwałę wszyscy jednogłośnie, 14 radnych było za podjęciem tej uchwały, nie było głosu przeciwnego, również nie było głosu przeciwnego. Sprawozdanie wykonania budżetu za 2019 rok. Bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o odczytanie opinii. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rado. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 15 czerwca 2020 roku. Komisja w składzie Mirosław Gajek przewodniczący, Maria Pogorska zastępca, Marzena Cieszyńska członek komisji, Joretta Konieczna członek komisji, Daniel Wendel członek komisji. Wniosek w sprawie udzielenia burmistrzowi Polanowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Na podstawie artykułu 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy, dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 713 oraz paragraf 57 statutu gminy zatwierdzający uchwałę nr 16/87/15 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 grudnia 2015 roku, dziennik urzędowy województwa zachodniopomorskiego,
24 marca 2016 roku, pozycja 1290 z późniejszymi zmianami, Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Polanowie po rozpatrzeniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Polanów za 2019 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2019 rok oraz informacje o stanie mienia gminy Polanów. Opinia składu orzekującego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, wydanej uchwałą nr 19/143/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez burmistrza Polanowa sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Polanów za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Rocznego sprawozdania finansowego gminy Polanów oraz informacją dodatkową łączną jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego oraz rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2019 rok wraz z informacją dodatkową łączną instytucji kultury oraz informacją dodatkową zespołu opieki zdrowotnej w Polanowie. Postanawia pozytywnie zaopiniować wykonanie budżetu gminy Polanów za 2019 rok. Zwraca się do Rady Miejskiej w Polanowie z wnioskiem o udzielenie absolutorium burmistrzowi Polanowa z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Uzasadnienie tego wniosku. Komisja Rewizyjna, postępując zgodnie z artykułem 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 869 z późniejszymi zmianami, rozpatrzyła sprawozdanie roczne z budżetu, z wykonania budżetu gminy Polanów za 2019 rok, sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacje o stanie mienia gminy Polanów. Zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez burmistrza Polanowa sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Polanów za 2019 rok oraz informacją o stanie mienia komunalnego i stwierdziła, co następuje. Planowane dochody budżetowe w kwocie 51 272 045 zł wykonano w kwocie 50 810 367 zł i 72 grosze, co stanowi 99,1% planu. W tym planowane dochody bieżące w kwocie 44 590 316 złotych 93 grosze wykonano w kwocie 43 971 318 zł i 68 groszy, co stanowi 98,61% planu. Planowane dochody majątkowe w kwocie 6 681 728 zł 7 groszy wykonano w kwocie 6 839 049 zł i 4 grosze, co stanowi 102,35% planu. Planowane wydatki budżetowe w kwocie 51 268 661 zł i 6 groszy zrealizowano w kwocie 49 385 084 zł i 66 groszy, co stanowi 96,33% planu. Planowane wydatki majątkowe w kwocie 8 420 455 zł 1 grosz zrealizowano w kwocie 8 145 374 zł i 13 groszy, co stanowi 96,73% planu. Planowane wydatki bieżące w kwocie 42 848 206 zł i 5 groszy
zrealizowano w kwocie 41 239 710 zł i 53 grosze, co stanowi 96,25% planu. Realizacja wydatków bieżących za 2019 rok w kwocie 41 239 710 zł 53 grosze nie przekroczyła osiągniętego w tym okresie poziomu dochodów bieżących w kwocie 43 971 318 zł 68 groszy, co dało podstawę zachowania wymogu określonego w artykule 242 ustęp 2 ustawy o finansach publicznych na koniec roku bieżącego budżetowego. Budżet roku 2019 zamknął się nadwyżką, to jest większymi dochodami od zrealizowanych wydatków w wysokości 1 425 283 zł i 6 groszy. Na koniec 2019 roku zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zmniejszyło się w okresie sprawozdawczym do kwoty 11 440 396 zł i 93 grosze. Na koniec 2019 roku realizacja zadłużenia gminy do wykonanych dochodów budżetowych wynosiła 22,52%. Dochody budżetowe w 2019 roku zaplanowano na kwotę 2 708 000 200 zł i 6 groszy. Wykonanie przychodów stanowiło kwotę 3 203 031 zł i 14 groszy i wynikało z poniższych tytułów. Zaciągnięta pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w planowanej wysokości 396 886 zł. Wykonano w kwocie 395 470 zł. Różnica wynosiła 1416 zł. Zaciągnięta pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w planowanej kwocie 1 189 335 zł. Wykonano w kwocie 1 189 260 zł 50 groszy, różnica w kwocie 74 zł 50 groszy. Następna zaciągnięta pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, planowana w kwocie 709 891 zł, wykonano w kwocie 709 832 zł 99 groszy, różnica 58 zł 1 grosz. Wolnych środków, o których mowa w artykule 217 ustęp 2 punkt 6 ustawy o finansach publicznych, plan w kwocie 412 088 zł 6 groszy, wykonano 908 467 zł 65 groszy. W 2019 roku rozchody budżetu z tytułu spłaconych pożyczek otrzymanych z finansowych zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w wysokości 1 963 814 zł, zrealizowano w kwocie 1 963 739 zł i 50 groszy, co stanowi 100% planu. Natomiast spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zaplanowano na kwotę 747 770 zł, a realizacja nastąpiła w wysokości 747 770 zł, co stanowi również 100% planu. Łączne rozchody budżetu zaplanowane w 2019 roku w kwocie 2 711 584 zł wykonano w wysokości 2 711 509 zł 50 groszy. To jest też 100% planu. W roku 2019 stan należności jednostek budżetowych oraz zakładu budżetowego wynosił 4 808 532 zł 65 groszy. Z tego należności wymagane wynosiły
4 185 908 zł 65 groszy. A pozostałe należności wynosiły 622 624 zł. Największą grupę dłużników stanowią tzw. dłużnicy alimentacyjni, którzy posiadają zaległości w wysokości 3 646 207 zł i 41 groszy. Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie realizacji budżetu za 2019 rok nie wystąpiły przekroczenia planowanych wydatków. Komisja rewizyjna zapoznała się także z uchwałą nr 19-143-2020 składu orzekającego Regionalnej Izby Statutowej w Szczecinie z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez burmistrza Polanowa sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Polanów za 2019 rok oraz informacją o stanie mienia komunalnego, której skład orzekający pozytywnie opiniuje przedłożone przez burmistrza Polanowa sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Polanów za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Komisja rewizyjna zapoznała się z rocznym sprawozdaniem finansowym gminy Polanów oraz informacją dodatkową łączną jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego oraz rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2019 rok wraz z informacją dodatkową łączną instytucji kultury oraz informacją dodatkową zespołu opieki zdrowotnej w Polanowie, na które składały się. Bilans wykonania budżetu gminy Polanów zamykającą się sumą bilansową 2 593 054 zł i 17 groszy według stanu na 31 grudnia 2019 roku. Bilans jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, sprawozdanie łączne jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego zamykające się sumą bilansową 72 458 988 zł i 59 groszy według stanu na 31 grudnia 2019 roku. Zestawienie zmian w funduszu jednostek, sprawozdanie łączne jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego zamykające się kwotą 69 704 025 zł 53 grosze według stanu na 31 grudnia 2019 roku. Wyciąg z danych zawartych w załączniku informacja dodatkowa. Rachunek zysków i strat jednostki, sprawozdanie łączne jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego zamykające się zyskiem netto w kwocie 11 208 909 zł 74 grosze. Ponadto Komisja Rewizyjna zapoznała się z rocznym sprawozdaniem finansowym Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2019 rok, na które składały się. Bilans Samorządowej Instytucji Kultury, sprawozdanie łącznej instytucji zamykającą się sumą bilansową 779 808 zł 18 groszy według stanu na koniec 2019 roku. Rachunek zysków i strat, sprawozdanie łącznej instytucji kultury zamykające się stratą netto na kwotę 2574 zł 49 groszy według stanu na 31 grudnia 2019 roku. Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Polanowie i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Polanów. Bilans Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, sprawozdanie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie zamykające się sumą bilansową 3 487 667 zł 43 grosze. Rachunek zysk i strat, sprawozdanie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie zamykające się zyskiem netto na kwotę 71 577 zł 61 groszy według stanu na koniec 2019 roku.
informacją dodatkową do sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polsce. Do przedstawionego sprawozdania finansowego Gminy Polanów za 2019 rok oraz wysłuchane ustnych wyjaśnień burmistrza Polanowa oraz skarbi gminy, Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag. Na podstawie powyższych danych oraz przeprowadzonych czynności sprawdzających Komisja Rewizyjna oceniła, że burmistrz Polanowa realizując zadania związane z wykonaniem budżetu kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi, przestrzegając jednocześnie dyscypliny finansów publicznych. Komisja nie stwierdziła uchybień w tym zakresie. Budżet gminy był realizowany zgodnie z legalnością podejmowanych uchwał budżetowych, jak i uchwał zmieniających. Wszystkie zmiany w budżecie gminy Polanów w 2019 roku dokonywały były na podstawie udzielonych upoważnień. Wykorzystane środki publiczne otrzymane z budżetu państwa były zgodne z przeznaczeniem. Zaciągnięte przez burmistrza zobowiązania obciążające budżet dodatkowe były w granicach udzielonych upoważnień zawartych w uchwale budżetowej. Dotacje z budżetu gminy udzielane były prawidłowo i zgodnie z prawem. Zadania, na które przewidziano środki z budżetu gminy Polanów, zostały wykonane. Nie stwierdza się żadnych uchybień w stosunku do planu budżetowego po zmianach, gdzie wykonanie dochodów wynosiło 99,1%, a wydatków 96,33%. Podpisali wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Jeszcze do czytania mamy uchwałę nr 39 KODO orzeczającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Szczecinie dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanowie w sprawie absolutorium na podstawie artykułu 13 punkt 8 w związku z artykułem 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych skład orzeczający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach pan przewodniczący Marcin Binaś, członkowie pani Jolanta Kuźnicka i pan Marek Dulewicz pozytywnie opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Polanowa w sprawie wydania burmistrzowi Polanowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Szanowni koleżanki i koledzy, uzasadnienie pokrywa się praktycznie z opinią Komisji Rewizyjnej, dlatego też nie będę odczytywał. Do oglądu jest w Biurze Rady. Proszę się z tym, jeżeli ktoś wyjdzie z państwa radnych zainteresowanych, proszę się z tym zapoznać. I już przystępujemy do podjęcia uchwały numer 25, to numer 170/2020 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Polanów wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu za 2019 rok. Przystępujemy do głosowania. Kto szanownych radnych jest za przyjęciem tego, proszę o głosowanie. Jednogłośnie podjęliśmy tą uchwałę w sprawie rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Polanów wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu za 2019 rok. I przystępujemy do uchwały numer 25/178/2020 roku w sprawie absolutorium dla burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Polanów za 2019 rok. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały, proszę o głosowanie. Jednogłośnie podjęliśmy tę uchwałę. Panie Burmistrzu, chciałbym gratulacje w imieniu wszystkich nas tu obecnych koleżanek, kolegów, gości zaproszonych. Zapraszam do roku 2019. Roku jest pan dobrym gospodarzem od wielu lat. Budżet gminy jest stabilny i świadczy to o dobrej pana pracy, pani skarbnik, pani zastępcy. Dlatego w imieniu tu nas wszystkich proszę o tą Marysię i kolegę Wernera podziękowanie. Dziękuję serdecznie pani burmistrz. Gratuluję. Dziękuję.
chciałbym bardzo serdecznie również podziękować za pomoc zastępcy burmistrza, pana Piotra Goniaka. Dużo odnosi, pomaga panu burmistrzowi od wielu lat, też gratulacje. I pani skarbnik, serdecznie gratulujemy, minister finansów na odpowiednim miejscu. Dziękuję serdecznie, wszystkim najlepszego. Oby w tych trudnych czasach pandemii nasza gmina się rozwija w dotychczasowy sposób, jak nie to gratuluję. Szanowny panie przewodniczący, wysoka rada, szanowni goście, przede wszystkim bardzo dziękuję za zaufanie. Szanowni swoje, pani skarbnik, moi zastępcy, pracować z radą czasami może się różnimy na wiele kwestii, ale potrafimy z sobą rozmawiać i to jest ważne. Dziękuję za zaufanie. To, co mówiłem, że wiele uchwał, które przedstawiałem w dokumencie w raporcie od pani gminy, to przecież to państwo w większości jednogłośnie podejmowaliście uchwały odnośnie przegłosowania tych rzeczy. Dlatego bardzo dziękuję za miniony 19 rok. Proszę o taką samą współpracę z 20, a mogę tylko powiedzieć, że wspólnie z panią skarbnik, moim zastępcą, zrobimy wszystko, żeby ten budżet był budżetem stabilnym, mimo że będą naprawdę czekać nas czasami trudne rzeczy. Też chcę z tego miejsca podziękować panu przewodniczącemu, każdemu z osobna, paniom radnym, panom, również pracownikom urzędu, którzy tutaj nas dzielnie wspierają, bo przecież też tutaj jednostek organizacyjnych, obecnie pani Kamili Augustyn, jak tutaj obecnej również, bo ona tymi innymi rzeczami, innymi samorządowymi się zajmuje. Dziękuję, bo bez ich wsparcia na pewno by było dużo trudniej to zrealizować. Jeszcze raz z całego serca dziękuję. Dziękuję również dyrektorom jednostek organizacyjnych, bo oni wiele rzeczy realizują w imieniu burmistrza i pod nadzorem. Na razie bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Przed ogłoszeniem będziemy tutaj przerwę, ja tylko przeczytam ogłoszenie, bo potem może Ochotnicza Straż Pożarna pana zapraszam na dni otwartej rewizji, które odbędą się w niedzielę 5 lipca o godzinie od godziny 14 do 18 w remisie programu zwiedzanie rewizji, prezentacja sprzętu ratowniczo-leśniczego, zasady udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej, udzielenie porad bezpieczeństwa, zmienia czasu nad wodą, zabawy, konkursy. Oczywiście zapewniony będzie podczas trudnej i chyba też gryla. Ochotnicza Straż Pożarna Polonowy zaprosiła również do udziału w akcji pod tytułem Wrzut Piątaka dla Polonowskiego Strażaka, której celem jest zbiórka pieniędzy na zakup środków ochrony indywidualnej, a więc kart, zadzierzeń i innych hełmów dla druków ochotników. Szczególne informacje znajdują się na stronie Facebook OSP Polanów. Zapraszamy i za pewną pomoc serdecznie dziękujemy. W imieniu zarządu prezes pan Dariusz Grzanowski. Zapraszamy na imprezę. Ogłaszam 5.
Konstant Mikulacz, przystępujemy do realizacji punktu 6 podejmowania uchwał. Projekt uchwały nr 25/179/2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na 2020 rok. Czy pan minister coś? Nie? Bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Budżetu o opinię. Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Komisja Budżetu Infrastruktury pozytywnie opiniuje uchwałę nr 25, uchwalona na 179/20 w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na 2020 rok. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały, proszę o głosowanie. Jednogłośnie podjęcie tą uchwałę. Projekt uchwały nr 25/180/2020 roku w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w placówce sprawującej opiekę nad osobami nietrzeźwymi przebywającymi na terenie gminy Polanów. Są takie gminy osoby? Nie widzę pytań. Bardzo proszę panią przewodniczącą Komisji Oświaty i Społecznej. Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, Komisja Oświaty i Spraw Społecznych na posiedzeniu komisji, które miało miejsce wczoraj, pozytywnie wydała opinie dotyczące projektu uchwały nr 25/180/20 w sprawie określenia wysokości opłat za pobyt placówki sprawującej opiekę nad osobami nietrzeźwymi żyjącymi na terenie gminy Polanów. Pozytywna jest także opinia dotycząca uchwały nr 25/181/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie za 2019 rok. Uchwała nr 25/182/20 w sprawie ustalenia planów sieci prowadzonych przez Gminę Polanów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych od dnia 1 września 2020 roku. Pozytywną opinię wydaliśmy także na temat uchwały nr 25/183/20 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Polanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2020 roku, a także pozytywnie zaopiniowaliśmy uchwałę nr 25/184/20 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Polanów za rok 2019. Dziękuję bardzo. Czy są pytania dotyczące projektu uchwały nr 180? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o głosowanie. Jednogłośnie podjęliśmy tę uchwałę. Projekt uchwały nr 25/181/2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie za 2019 rok. To sprawozdanie przedstawił nam na Radzie Społecznej MUZOZ-u pan dyrektor Marcin Stachowicz, przewodniczy Radzie pan Burmistrz. Na komisji o tym mówiliśmy. Czy są pytania? Nie widzę, kto jest za podjęciem tej uchwały, proszę o głosowanie. Jednogłośnie podjęliśmy tę uchwałę, bez głosów przeciwnych, bez głosów wstrzymujących się. Projekt uchwały nr 25/182/2020 roku w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez gminę Polanów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych od dnia 1 września 2020 roku. To również na komisji szczegółowo omawialiśmy. Czy dodatkowe informacje? Pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o głosowanie. Jednogłośnie podjęliśmy tę uchwałę, bez głosów przeciwnych, bez głosów wstrzymujących się. Projekt uchwały nr 25/183/2020 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Polanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2020 roku.
też było omawiane na komisji powody do wglądu załącznika. Czy są pytania dodatkowe? Nie widzę, czy tam były nie usłyszałem, że zapowiedzi do uchwały, proszę o głosowanie. Jednogłośnie podejście do uchwały, bez głosów przeciwnych, bez głosów wstrzymujących się i projekt uchwały nr 25/184/2020 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Polanów za rok 2019. To na komisji również wypowiadała się pani dyrektor, pani Kazimierza Wycińska odnośnie oceny zasobów. Są pytania do pani dyrektor? Jeszcze pani dyrektor chce zabrać głos, proszę uprzejmie. Chciałbym jeszcze pewne kwestie doprecyzować, ponieważ wczoraj padło pytanie o właśnie kwestii technicznej wyróżnienia z oceny zasobów pomocy społecznej. Wydaje mi się, że nie dość jasno to wytłumaczyłam. Jeżeli chodzi o formularz oceny zasobów pomocy społecznej, to jest formularz wypełniany w Centralnej Administracji Statystycznej. Formularz sprawozdania nie podlega notyfikacji, wprowadzane są dane do sprawozdania. Dane do sprawozdania oceny zasobów pomocy społecznej, natomiast są one wprowadzane z danych uzyskanych z innych jednostek. Czasami zdarza się tak, że te dane przez inne jednostki nie są dla nas dostępne. Wówczas w niektórych miejscach po prostu dygresje nie są uzupełnione, są tam dane celowe. Tak jak mam na przykład w przypadku strony 64. Na systemie usługami DPS. To są dane powiatowe. My na terenie naszej gminy nie prowadzimy, my jako gmina nie prowadzimy domu pomocy społecznej. Także jeżeli chcecie Państwo w przyszłym roku zapoznawać się z oceną zasobów pomocy społecznej tam, gdzie dane nie są uzupełnione, to znaczy, że nie zostały zaczytane. Nie zostały zaczytane, ponieważ nie mieliśmy danych. To nie to, że to jest takie zaniedbanie czy niedopatrzenie, tylko po prostu nie było danych, do których powinniśmy iść. Chciałabym doprecyzować i wyjaśnić, żeby wszystko było dla Państwa przekazane. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie, czy przystępujemy do głosowania za podjęciem uchwały? Proszę o głosowanie. Jednogłośnie podjęliśmy tę uchwałę, bez głosów przeciwnych, w sposób wstrzymujący. Szanowni koleżanki i koledzy, szanowni goście, w ten sposób wyczerpaliśmy początek 25. sesji Rady Miejskiej. Bardzo serdecznie dziękuję panu burmistrzowi, dziękuję jeszcze raz, dziękuję następcy, dziękuję pani skarbnik, dziękuję panu radnemu, panu Dariuszowi Kędowskiemu, pana wicepremiera, pani dyrektor, pani Karinie. Wyciński, dziękuję panu, koleżanki i koledzy za sprawne przeprowadzenie w trudnych czasach obrad sesji. Obrad 25. sesji uważam za zamknięty.